Wilfredo, pierwsze pytanie, jak twoje uszy? No dobrze, kurczę, jestem bardzo zadowolony. Pierwszy mecz na początku roku i no to wygraliśmy 10 do 0. To jestem bardzo, bardzo dumny o moja drużyna i no, idziemy dalej. Zaskoczyło cię, że tylu ludzi przyjechało? Nie, to na mnie jest niespodzianka, serio. I no, cieszę się, że zawsze tak to będzie, no. Będziemy zrobić najlepszy mecz zawsze. Jak oceniasz swój debiut w Mistrzostwach Europy? No, myślę, że mogę robić coś więcej, że jako nie kilka błędów na zagrywkę zrobiłem, mam nadzieję, że na kontynuację turnieju będzie lepiej, ale na tej chwili jest okej. Okay. Na razie chyba blok turnieju miałeś w trzecim secie, pojedynczy na Nimirze. No, to było już na taktykę. Trenera mówiłem, co mogę zrobić na takim momencie, no to i udało się. Zrobiłem blok 1-1. Myślisz, że to im odebrało chęć do gry? Znowu? Myślisz, że to im odebrało chęć do gry? No nie wiem. A u was ten atak się bardziej równo rozkładał, bo Holandia grała tak naprawdę tylko Nimirem w ataku. U was były, Maciek Muzej był tak naprawdę czwartą opcją w ataku. Bo u was, po tobie, po Michale, po środkowych, tak? No tak, generalnie my mamy więcej opcji w ataku, no i oni mają tylko Nimir, który zawsze gra, jak dzisiaj Jezus Maria, on jest naprawdę bardzo dobry zawodnikiem. I mój respekt do niemu, co mogłem powiem, oni nie zrobią więcej ataku, bo my bardzo dobrze zostaliśmy na bloki też na obronę, no i to było trudne dla... Dobra, a czy ty nie wolałbyś więcej atakować, bo zawsze w klubie to atakowali dużo więcej niż tutaj? Nie, pan wie, o, ja jestem bardzo zadowolony z mojej pracy, ale za chwilę, czy zawsze tak to będzie, że wygraliśmy, ja nie zrobię tak dużo ataków, no jestem zadowolony. Myślę, że będziemy na zmianę, bo wszystkie zawodniki są gotowe do grania i Czerpu pokazało, że on też może grać, no Czerpu też, to myślę, że będziemy zrobić niekilka zmian, bo ten turniej jest bardzo długi. Powiedz, masz jakiś problem z łokciem, bo stabilizator? Tak, mam taki malutki problem, ale damy radę, Leo będzie kontynuować, zrobię wszystko. Dzięki bardzo. Dzięki.